Zatrudnianie cudzoziemców do pracy sezonowej dotyczy maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Nie ma ograniczeń narodowościowych. W grę wchodzą nawet mieszkańcy państw zza wschodniej granicy. Mowa o takich branżach jak ogrodnictwo, rolnictwo czy turystyka. Praca sezonowa to jest nowość. Nowość. Dopiero od stycznia praktycznie można takie zezwolenie otrzymać. Pracodawca, który tak jakby nie może znaleźć na rynku polskim pracownika, chciałby z całego świata praktycznie. We własnym zakresie poszukuje takiego pracownika przez różne wyspecjalizowane inne instytucje. U nas tak jakby dokonuje legalizacji tego pobytu. Zainteresowanie pracownikami sezonowymi z zagranicy jest duże. Od stycznia tego roku do chwili obecnej wnioski o prace sezonowe złożyło 420 pracodawców, z czego pozwolenie na pracę otrzymało 250 obywateli. Wzrosła liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Na koniec czerwca w Legnicy było zarejestrowanych około 6,5 tysiąca takich oświadczeń. To tyle, ile wpłynęło do placówki w całym 2017 roku.